kilkunastu polskich miastach zbierają podpisy pod obywatelskim projektem zakazu handlu w niedzielę. Tomasz Zieliński przyłapany na dopingu. Polski ciężarowiec został wykluczony ze składu olimpijskiej reprezentacji Polski na Igrzyskach w Rio. Polska firma opracowała unikatowy system wykrywania dronów. Może być wykorzystywany m.in. do zabezpieczania lotnisk czy zakładów karnych. Związkowcy z Solidarności w kilkunastu polskich miastach zbierają dziś podpisy pod obywatelskim projektem zakazu handlu w niedzielę. Uliczną zbiórkę w Katowicach obserwował reporter TOK FM Grzegorz Kozioł. Pamiętajmy o pracownikach handlu. Oni również mają mieć wolną niedzielę. Pani jest za handlem w niedzielę czy przeciwko? Przeciwko. To jest dzień dla rodziny. A nie na smaku. Ty, jak państwo widzicie, jesteśmy tutaj 5 minut i już mamy 10 podpisów. Podpisze się pan? Oczywiście. Oczywiście. Chyba 6 dni tam wystarczy. Nie trzeba tam bułkę w niedzielę rano kupować. Zapraszamy do złożenia podpisu. Znaczy, że nie powinno tak być, żeby ludzie mieli wolne. Ci ludzie, którzy tam ten towar rozkładają na półkach, może oni by się powinni wypowiedzieć. Rodzina przyjeżdża, która pomoże starszej pani. Właśnie w niedzielę robi mi zakupy. Serdecznie panią zapraszam. Bardzo proszę. Tak jest w Katowicach, ale podobne akcje dziś odbywają się m.in. w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Aby projektem zajął się Sejm do końca sierpnia, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Słuchasz informacji TOK FM. To hańba być dopingowiczem podczas igrzysk. Tak mistrz olimpijski z Sydney, Szymon Ziółkowski, zareagował na Twitterze na informację o stosowaniu dopingu przez sztangistę Tomasza Zielińskiego. Tegoroczny mistrz Europy w kategorii do 94 kg został przyłapany na stosowaniu dopingu. Krzysztof Sendecki. Zieliński nie opuścił jeszcze wioski olimpijskiej, złożył odwołanie i czeka, ale na to, że zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, szans nie ma praktycznie żadnych. Nandrolon, który wykryto w organizmie Zielińskiego, to steryd anaboliczny, najcięższy doping, jaki stosują sportowcy. Badanie próbki A potwierdził wynik badania próbki B. Sztangista mówi, że nigdy się nie koksował, że musiałby być głupi, aby przyjąć tak łatwy do wykrycia steryd i że będzie odwoływał się do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. Fakt jest jednak taki, że mistrza Europy na pomoście w Rio nie zobaczymy, jak wielu innych sztangistów, nie tylko z Rosji, którzy zostali wykluczeni z walki o olimpijskie medale za stosowanie niedozwolonego wspomagania. Krzysztof Sendecki, TOK FM. A dziś w Rio kolejny dzień sportowych zmagań. Polscy siatkarze po pewnym zwycięstwie nad Egiptem dziś powalczą z Iranem. Ten mecz o 22:05. Natomiast piłkarze ręczni, którzy przegrali z Brazylią dziś o 16:30, spotkają się z Niemcami. Poza tym dalszy ciąg zmagań kajakarzy górskich i żeglarzy na torze wioślarskim. Kilka naszych osad. Między innymi półfinał z udziałem faworytek do medalu Magdaleny Fularczyk i Natalii Madaj. Do ringu wejdzie Tomasz Jabłoński. Grać będą nasze drużyny w siatkówce plażowej. No i wciąż liczymy na przebudzenie polskich pływaków. Telewizja BBC opublikowała zdjęcia brytyjskich żołnierzy sił specjalnych działających na terytorium Syrii. Według brytyjskiego nadawcy walczą oni u boku umiarkowanych rebeliantów przeciwko dżihadystom z tzw. państwa islamskiego. Stacja podkreśla, że to pierwszy raz, kiedy pokazano brytyjskich żołnierzy w Syrii. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii nie skomentowało tych informacji. Zdjęcia pochodzą z czerwca. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wspierają w syryjskiej wojnie umiarkowanych rebeliantów, którzy nie tylko walczą z Daesh, ale także z reżimem prezydenta Bashara el-Assada. Podobnie jak robi to Francja. Polska firma opracowała unikatowy system wykrywania dronów. Może być on wykorzystywany do zabezpieczenia m.in. lotnisk, stadionów czy zakładów karnych. System zapewnia skuteczne wykrywanie dronów w każdych warunkach pogodowych. W dzień i w nocy z odległości do 1000 metrów w przypadku małych dronów. Udało nam się uzyskać taki efekt dzięki specjalnej technologii, tłumaczy prezes firmy APS Radosław Piesiewicz. Jest to system wielosensorowy składający się z trzech głównych czujników. Najważniejszym czujnikiem, sensorem jest radar. Mamy też macierz akustyczną i kamery wizyjne. Całą technologię opracowaliśmy od A do Z sami, bazuje na polskiej myśli technologicznej. System działa tak, że niechciane drony są przechwytywane za pomocą specjalnych zagłuszaczy. To dzięki nim dron przestaje się unosić i możliwe jest jego przejęcie. Kolejne informacje TOK FM o 11:20. Pogoda. Dziś w całej Polsce chmury na przemian ze słońcem. Przelotnego deszczu spodziewajmy się w centrum, na Mazowszu, na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej Polsce. Burze i burze z gradem możliwe dziś w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Śląsku. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 20 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 22 we Wrocławiu i Łodzi, przez 23 w Warszawie, 25 w Krakowie, do 28 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Got it.
Cezary Łosiczka, program OFF. Czarek, studio gość, doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Nie, jeszcze nie dyrektor, oficjalnie od 1 września. No, to już za chwileczkę. O ile zostanę mianowany przez dziekana. A może dziekan się wymówić? O dyrektorowaniu można mówić po byciu mianowanym. Na razie jestem wskazany przez kolegów z Instytutu jako kandydat. Namaszczony. Proszę Państwa, no bez takich monarchicznych elementów. Przyjechać do wsi. Wskazany. Dobrze. Przyjechać do Warszawy i kupić sobie kiełbasę, jak w programie mamy, proszę Państwa. Z moimi gośćmi na temat ale Biblii. Czy to będzie zdrowe, czy to będzie dobre, czy to jest w ogóle dobre, czy to jest dobry pomysł, proszę Państwa. Tak samo jak tutaj można puścić szybką piosenkę z Anglii, z Ameryki, gdyby coś ciekawego mówimy, takiego korzennego, takiego oryginalnego, takiego ważnego. Teraz sobie myślę, że czytając Biblię dosłownie, to możemy sobie stworzyć nie tylko w tej warstwie teologicznej jakiś obraz świata, wartości, jakiś system, ale także możemy sobie z Biblii stworzyć po prostu zwykłą historię świata, czyli kto tam był synem, kogo ojcem, kogo córką matką, kto gdzie zamieszkiwał, na jakim terenie, kto z kim walczył, z jakim rezultatem i co z tego wszystkiego. Wciąż na końcu coś po kimś, jakieś tam wiemy, opłaciłaś. No taki, taki stosunek jest chyba w ogóle dominujący w ostatnie 20 stuleci. Znaczy, to nie tędy droga. Tekst, musisz, który stał się podstawą dwóch wielkich religii, ma tendencję do bycia wykorzystywanym literalnie. To jest racjonalnie zrozumiane, to znaczy ludzie religijni uważają, że skoro za tym jest natchnienie, a kanonizowanie tekstu biblijnego oznaczało zwrotku autorytetowi transcendentnemu, tak? Tekst jest, ten jest właściwy, a nie inny, ponieważ ten został natchniony, a nie inny. A jak został natchniony, to znaczy mówi prawdę. No, trudno sobie wyobrazić, żeby religijny człowiek powiedział, no ja tekst natchniony, tutaj Duch Święty operował i jest, on zafałszowany, kłamliwy albo niekonsekwentny. W związku z tym takie, cudzysłowie mówiąc, racjonalizowanie, to znaczy powiedzenie, że w tym tekście rzeczywistość jest opisana wiernie, no jest takim zrozumiałym, nawet tramwaj skręca, ale z tego, co jak wpadniesz do tramwaju, wpadniesz do autobusu, bo to człowiek często się spieszy, a to numeru nie ma, nie jest napisane, bo to nawet nie jest możliwe, żeby to było napisane, żeby wszelkie informacje były tu i teraz. Człowiek wpadnie, godziny nie ma, to co po pierwsze, szuka tu u siebie telefonu, potem się denerwuje, zmienia, włącza na inne opcje, nie wie więc ani tego, ani tamtego. Starożytna Palestyna, Bliski Wschód, Lewant Starożytności, jak zwał, tak zwał. No to wówczas tekst Biblii Starego i Nowego Testamentu jest bardzo potrzebnym źródłem, ale nie jest źródłem wystarczającym. Umysł ludzki jest zaśmiecany, i w zasadzie w tej chwili panuje zgoda, że żeby zrekonstruować przeszłość, historię społeczeństw, które tam zamieszkiwały, potrzebne nam jest więcej źródeł niż tylko Biblia. I z tymi pozabiblijnymi źródłami musimy konfrontować tekst biblijny. Jak nie mogę lonami, wówczas to zobaczymy, jakie to było społeczeństwo. A one mają stres, jakie to było społeczeństwo, możemy zrozumieć, co ono stworzyło, a nie odwrotnie. To znaczy, nie można z literackiej fikcji, którą po części jest Biblia, po części jest tam dużo wiarygodnych informacji historycznych, ale to nie jest tekst pisany przez historyka jako opis rzeczywistości, tylko głównie kreacja teologów. I tylko wtedy możemy to zrozumieć, jeżeli będziemy wiedzieli, kto, kiedy i po co spisywał te teksty. Bez tej wiedzy jesteśmy trochę jak ślepi węże. Właśnie to jest kluczowe, bo jeżeli weźmiemy sobie teksty niereligijne, tak, pamiętniki Paska, no to pamiętniki Paska mogą nam się wydawać trochę dziwne z punktu widzenia XXI wieku. Trochę tak czytamy, jest przymrużeniem oka, zastanawiając się, jak to drzewie dziwnie bywało, a niektóre rzeczy są podobne, no tym, niektóre są inne. No, ale żeby to zrozumieć, o czym pisze i dlaczego pisze tak, i dlaczego tym, używa takich terminów, a nie innych, Pismo Święte, z czego się śmieje, czy co go przeraża, no to należałoby zrozumieć. No, a niby dlaczego ci, którzy zawili Jezusa Chrystusa, cofnąć się i powiedzieć, dobra, to jestem teraz autorem takiego czegoś w konkretnej sytuacji politycznej i społecznej i teraz są pewne rzeczy, które mnie martwią, niepokoją, niektóre rzeczy wydają mi się ważne, inne mniej ważne. Tak jak was ktoś
trudno. Zaatakuje w Blue City tak i pociągnie was, czytając to, do korytarzy, prawda? Bez przygotowania, no to właściwie zwracamy uwagę na jakieś no, takie Michał, tak? Ale teraz rozumiejąc, no to to? Jak, w jaki sposób człowiek myślał przed nami 100 lat, 500 lat, 1000 lat, czy parę tysięcy lat, się nie zmieniło, to nam dopiero kurz do zrozumienia żeby Jezus tego właściwie, dlaczego używał takich przenośni. Pisał w XX wieku jeszcze, czytałam, to był cytat strażnicy tylko. Rzeczy, których jakby w tekście nie ma. Pamiętnik Paska, pewnie by tego nie było, że gdyby Jezus Chrystus żył w XX wieku, to tak samo by go zabili i bez świadków by go pochwycili, aresztowali. To, żebyśmy zrozumieli takiego autora, Państwa, jesteście musimy w wiedzieć o dwóch rzeczach. Musimy to wiedzieć chyba coś o nim. Nie macie zielonego pojęcia, tylko zwłaszcza w sytuacji, jeżeli wiemy, kto jest autorem tekstu, no to wówczas dane biograficzne, związane z jego edukacją, statusem społecznym, dla swoich korzyści, szerokością horyzontu i tak dalej, pozwolą nam zrozumieć, to każdy co pisze i dlaczego. Tak. Oraz druga rzecz, czyli zrozumieć kontekst, to znaczy to, dla kogo on to pisze, co przeżył, gdzie żył, jaki był świat, co to są te sformułowania, czy one są wysoką literaturą, czy to są czy to jest język ulicy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to drugi aspekt, to jest coś, co zwykły czytelnik, myślę, że każdej literatury, która jest już trochę starsza niż współczesna, nie ma żadnego mięsa, zresztą nawet uzyskuje tę wiedzę dzięki komentarzom, opracowaniom historyków literatury i historyków, bo ulotna jest pamięć. Boże, znaczy my zachowujemy jakiś tekst literacki w kanonie kulturalnego człowieka, powiedzmy, natomiast już niektóre dla swojego dobra, to tak każdy by postąpił. No i Biblia jest takim tekstem, który jest jednocześnie bardzo komentowany. Tutaj nasz kurczaczek, tomów, Państwa, komentarze do poszczególnych ksiąg biblijnych jest ogromny. Każda biblioteka teologiczna pełna jest tego rodzaju literatury. Ale równocześnie jest to tekst, który no to na ogół jest czytany ten bez komentarzy, od niego telefon, ponieważ pełni swoją funkcję religijną potem ukradł. I ludzie mają tendencję no tak, do albo takiego domorosłego tłumaczenia, złotych, albo opierania się na takim intuicyjnego złotych, rozumieniu. Że wydaje nam się, że jednoletniego to jest bardzo dużo pieniędzy. Ale przepraszam bardzo, czasem popełniamy błędy. No, nasza intuicja to czasem jest zły, albo na to jest zły przewodnik w sytuacji, kiedy mamy historyczne dane i możemy zajrzeć do opracowania. Że zaprasza się gości w niektórych gości się okrada. Także tę interpretację zostawiamy jakiemuś przewodnikowi naszego życia religijnego. Który może i za to, może za karę, nie wiem, został zamknięty. Przed chwilą usłyszeliśmy, czy przeczytaliśmy się, ma się do naszego życia i o co właściwie tam chodzi. Która mi się bardzo podobała. Własnego aparatu, względem wykonawczym, polegamy na jak i treści, interpretacjach osób, które być może są też nieprzygotowane. No ale gdzie w założeniu one powinny być przygotowane. Tam sporo osób, zarówno wykładnie uczonych w piśmie barku, żydowskich, którzy, rabinów, tak, żydowskich, jak i tak, teologów protestanckich czy katolickich, którzy okradali ludzi. Wysysając są z nich w zamyśle, pieniądze struktur religijnych są właśnie takie, że to oni są uczeni, oni wiedzą i oni tym maluczkim powiedzą, jak jest. Doprowadzali do śmierci tak, przez tak dobrze, zatrute bułeczki. Ci przewodnicy no i są na wysokim poziomie, rzeczywiście potrafią. Jeżeli nie potrafią, no to szkody, które czynią, są ogromne. Von Lipski, no tak, a do tego jeszcze dochodzą którą tu wykorzystujemy właśnie te jako starą wiedźmę biegającą, a to do wiceprezesowej spółdzielni Sław, a to do sądu, dzisiaj ją pogoniłam, podałam jej może zmieniają, telefon 22 Trele Morele i numer sprawy, żeby się dowiedziała, żeby żądała informacji. No to najlepsze no jest, że panienka z okienka najwięcej wam powie, bo jak tam pójdziecie do sądu, to gdzie pójdziecie? Tak, a tu no masz normalnie numer sprawy, podajesz tekstu, i z tego telefonu, dzwonię i koniec. Z którego wychodzą jakieś ważne twierdzenia etyczne, także proszę Państwa, dla dobra no to teraz sprawy, podważenie tego fundamentu dla dobra sprawy, wywraca nam całą jeżeli budowę. My pracujemy, nie, jeżeli my działamy dla dobra sprawy, to jesteśmy jakich, no, charakternymi, mają czyli takimi problem, poukładanymi ani judaizm, ludźmi, ani kościoły protestanckie, ani katolicy, a jeżeli sobie sami przeszkadzamy, po prostu, Państwa, nie negują, no to jak będziemy w stanie, jak będziemy mogli to znaczy, pomóc komuś, albo jeżeli jesteśmy w grupie danej, to teraz na dwie,
trzy osoby interpretowanie tekstu musi uwzględniać naszą wiedzę naukową. To jest tak naprawdę wynik długo dobrze przetrawionej dyskusji między naukami przyrodniczymi a teologami w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to oto Darwin znaleziska dinozaurów, pokazały, no dobrze, gdzie ten potok, jak to się mieści te 5000 lat, na pewno jest ziemia starsza i tak dalej. No to więc mamy, co mamy, 80% ateizmem na czele, pogodziły się bez żadnego kłopotu, mówiąc, nauka nie może być w sprzeczności. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM, doktor habilitowany Łukasz Niesiołowski z PANO, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, jest Państwa i moim gościem. Informacje o 11.20, wracamy po informacjach Radia TOK FM. No, Breslau, to mówi się po niemiecku, rosła, przyrosła. Także różne są, proszę Państwa. Troszeczkę tutaj przyciszymy, ponieważ my tu mamy głos dominujący, mamy głos też ważny. I ponieważ mówiłyśmy tutaj o tych parach oszustystycznych, to króciutko musimy przypomnieć, co to jest. Otóż mamy tutaj, proszę Państwa, taką jedną hrabinę, bo przecież ta nasza von Lipski wcale nie jest pierwsza i podejrzewam, że nie jest ostatnia, dopóki ten zły system istnieje. Mamy tutaj Makrynę Mieczysławską, właściwie to jeszcze z XVIII wieku, proszę Państwa. Makryna Mieczysławska z XVIII wieku. Tutaj czytamy o Mickiewiczu, czytamy o Słowackim, czytamy o bardzo wielu ludziach, którzy w Makrynie Mieczysławskiej zadłużyli się niejako niczym w świętej jakiejś, że nawet ona, skoro dotarła do samego papieża, to już była kobietą świętą. Ale czy w istocie, ale czy rzeczywiście? Bardzo dużo mamy opowiastek, historii, opowiadamy, mówimy, czytamy na temat Makryny Mieczysławskiej. Ale te pary oszustystyczne, proszę Państwa, to jest coś, co my tutaj dodajemy do Makryny Mieczysławskiej, proszę Państwa. Makryna makryną, ale to, co tutaj jest dalej, proszę Państwa. Mamy tego człowieka, który okradł kurczaczka z telefonu, no on tam mieszkał, wiecie Państwo, no ale jak Warszawa miałaby tak oszustystycznie, matacząco, proszę Państwa, działać, że coś tutaj niby daje, a tu Ciebie okrada, to ja dziękuję bardzo. To ja dziękuję bardzo za takie reklamy w Radiu TOK FM od tych Żydków z Czerskiej 8/10, skoro oni sobie pokątnie zarabiają na reklamach, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, a tutaj udają, że coś mówią, prawda? Tu swego czasu Janek Witek mówił bardzo dużo na temat Morgellonów, że pewne chmurki lecą, że nawet ludzie, którzy występowali w internecie, o tym mówili, mieli zamknięte, zatkane, jakby zakryte twarze, bo się bali, bo się nie to, że wstydzili, bali się powiedzieć, że ktoś ich rozpozna, że oni tu zdradzają, proszę Państwa, morderczą działalność Żydów, że to z Izraela, Hentrajs. Pary oszustystyczne, Makryna Mieczysławska i Andrzej Topolski, który reklamuje się jako Krzysztof Markowski na Facebooku, pokazuje twarze jakichś tam chłopaczków całujących się, a więc kolejne jakieś oszustwo, osoby, twarze, które się nie znają, ale które się całują, tak samo jak mamy w Galerii Białej, całkiem białej, też reklamują się do zdjęcia, a tu Halina mówi, czemu oni winem nie poczęstowali tą rzeczą taką najbardziej podstawową. Sprawdzaj nas regularnie na... Czemu nie ma tej gościnności? Mówię, że tutaj nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, nigdy nie będzie prawosławnych ani baciuszek, ani cerkwi, ani biskupa Jakuba diecezji białostocko-gdańskiej. Bo przecież biskup Jakub diecezji białostocko-gdańskiej to nie jest jakiś ham Dominik, który akurat teraz pracuje w Tartaku. Mareczka okradał, proszę Państwa, i teraz zrobił tu jakiejś kobiecie w Warszawie dziecko. Na to dziecko musi ułożyć. Ktoś go zatrudnił do pracy, zaangażował, że musi na to dziecko zarobić, bo zdaje się, że miał jakieś tam takie kary do więzienia. Okradał Mareczka, okradał wszystko. Też mu dałam kurtkę, skórzaną miał zapłacić. Kulaj dusza, piekła nie ma i teraz...
Ham pracuje w Tartaku. To to jeden w Warszawie Ham. Minęła 11.20. Anna Draganek, zapraszam. Turecki minister sprawiedliwości informuje, że po lipcowym nieudanym wojskowym zamachu stanu zatrzymano już ponad 26 tysięcy ludzi, z których formalnie aresztowano 16 tysięcy. Wobec 6 tysięcy zatrzymanych trwają jeszcze postępowania. Ponad 7,5 tysiąca osób jest objętych śledztwem, choć nie zostali aresztowani. Po próbie zamachu stanu z połowy lipca Ankara rozpoczęła masowe czystki, w ramach których ponad 70 tysięcy osób zostało zawieszonych w obowiązkach bądź straciło pracę. Zwolnienie objęły sądownictwo, urzędy państwowe, edukację, media i służbę zdrowia. Większość formalnie aresztowanych to wojskowi. Prokuratura bez postawienia zarzutów zwolniła z aresztu dwóch mężczyzn, obywateli Tunezji i Algierii, zatrzymanych podczas Światowych Dni Młodzieży w związku z ewentualnym zagrożeniem terrorystycznym. Jak informuje prokuratura krajowa, obaj zostali przesłuchani w charakterze świadków i zwolnieni. Więcej szczegółów nie ujawniono. Japonia uczciła pamięć ofiar bomby atomowej zrzuconej przez USA na Nagasaki w 71. rocznicę tego wydarzenia. Burmistrz Nagasaki wezwał wspólnotę międzynarodową, by czerpała ze wspólnej mądrości, ażeby na świecie nie było broni nuklearnej. Na doroczne uroczystości do Nagasaki przyjechali przedstawiciele 53 państw oraz Unii Europejskiej i ONZ-u. Kolejne informacje TOK FM o 11.40. Pogoda. Dziś w całej Polsce chmury na przemian ze słońcem. Przelotnego deszczu spodziewajmy się w centrum, na Mazowszu, na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej Polsce. Burze i burze z gradem możliwe dziś w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Śląsku. Na termometrach zobaczymy na ogół od 20 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 22 we Wrocławiu i Łodzi, przez 23 w Warszawie, 25 w Krakowie, do 28 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Do wiadomości, a reklama 4-5 razy dłużej. Reklama na reklamie wszyscy sobie zarobią, proszę Państwa. Dlatego to nie dzieje się w Anglo-Ameryce Białystok. Cezary Łasiczka, program. Poezja Anny Romanowi z Parki Podlaskiej pokazuje, że Żydzi z Państwa i moim swego gościem, czasu, Biblia, no nie wiem, czy to było w czasie Wiesława Gomułki, bo w ogóle mnie ten temat wtedy nie interesował. Jak to wszystko byli łączyć, jak to traktować? Z Anglo-Ameryki Białystok dołączył. Do tego, co Pan powiedział, czyli, że interpretacja tekstu musi zawierać sobie wiele elementów. Przez Warszawę. No dobrze, ale co na przykład z tłumaczeniami tekstów, tak, jeżeli pojawiają się nowe tłumaczenia, nowe interpretacje, czy to jest zjawisko polisemii, no właśnie zjawisko polisemii trochę polega na tym, że z tego, że autor już jest dla nas niedostępny, no to zależy od tego, komu bardziej ufamy, czy jaką interpretację sobie wybierzemy, taki się trzyma. I teraz jak nad tym no tak, no to przede wszystkim jest pytanie, jaki jest nasz stosunek do, 507, do tekstu, do metra, statycznie czy dynamicznie. To znaczy, czy możemy sobie wyobrazić, że istnieje możliwość dokopania się do najstarszej warstwy tekstu i przez to będziemy wiedzieli, co autor miał na myśli. Czy też, myśląc dynamicznie, mówimy, mamy tekst, który ulegał zmianom i my nie jesteśmy w stanie dojrzeć tego pierwszego zdania napisanego kiedykolwiek. W związku z tym mamy taką zmienną rzeczywistość literacką, która jest sama w sobie kształcąca. Ona się zmieniała w czasach, gdy Biblię pisano, w czasach, gdy Biblia została już skanonizowana, a później ulega zmianie wtedy, kiedy podlega przekładom. Oczywiście jest w wypadku języka przekładu jest pewna konwencja literacka związana z takim językiem, który musi być trochę bardziej wzniosły niż język potoczny, chociaż no, pozostawanie na przykład w tłumaczeniu z hebrajskiego w takiej składni z hebraizacją, że na przykład, nie wiem, i pobłogosławione są ręce jego z zaimkiem na końcu, który literalnie oddaje składnię hebrajską, no jest dość sztuczne, to znaczy tak po polsku się nie mówi, tak? Ten zaimek zwykle ma miejsce gdzie indziej. I jest to też moim zdaniem sztuczny sposób tworzenia takiego języka biblijnego. Nie wiem, czy to może nie utrudnia zrozumienia, natomiast na pewno daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z jakimś bardziej wzniosłym tekstem, który w oryginale był zwykłą, prostą
wypowiedzią, która nie miała żadnych literackich ambicji. I tu jest oczywiście ogromny spór, tak, znaczy, na ile wiernie i w jaki sposób oddawać. No raczej wydaje mi się, że przy moich wrażliwości historyka, znaczy, żeby jednak dokopywać się do najstarszych wersji, mam dużą zgodę na różnorodność podejść. Że będą zarówno teksty literalnie przekładające tekst, jak i bez dosłowności, jakby z tej wielorakości będzie można chyba najlepiej wykorzystać. Mamy tutaj pary oszustystyczne w Warszawie. No i tu mamy jeszcze badania i odkrycia archeologiczne. Które oczywiście Krzysztof Markowski, jest szczególnie interesujące w kontekście historii Izraela. To jest jako nieistniejąca bardzo osoba, bo reklamuje tak, pokazuje dwóch chłopaków, historia, która pewnie może ją nie znają, a całują. No to można tak skompilować. My jesteśmy nawet tutaj, bo od zawsze się znają, ale ja mówię, jakie są opcje, jakie mogą być opcje, jakie są możliwości, jakie mogą być możliwości, jakie są możliwości w internecie. Proszę bardzo, oszustystycznie, ale wiecie państwo, to jeszcze nie o to chodzi. Że interpretacji, czy wyciągnięciu, kto tam kim był z tego tekstu, to niekoniecznie jest takie proste i jednoznaczne. A do tego, jeżeli dochodzą jeszcze badania archeologiczne, no to ta cała historia, ten mit założycielski trochę zaczyna się chwiać. No tak, znaczy tak. Są dwie chyba płaszczyzny tego wątku. Znaczy z jednej strony historia biblijna, mówiąc takim hasłem, została zaprzęgnięta do ideologii budowy państwa Izrael. To dobrze widać zarówno w wyborze stanowisk, które były badane w latach 50. i 60. przez izraelskich archeologów, gdzie szukano głównie tych śladów materialnej potwierdzających biblijną opowieść. Czy wreszcie to jest bardziej szkodliwe? Ale jest na Facebooku. Krzysztof wybór nie istnieje, wykopalisk ale jest w tych warstwach, które pewnie dotyczą historii biblijnej, więc późna epoka brązu, epoka żelaza, zupełnie świadome niszczenie bardzo często ojciec późniejszych znalezisk, zwłaszcza z czasów muzułmańskich. W tej chwili wreszcie wśród izraelskich archeologów pojawiła się refleksja o szkodliwości tego rodzaju selektywnego podejścia. Taki izraelski archeolog Ras Kleter opublikował już nawet książkę na temat historii archeologii izraelskiej, pokazującej, jak ona była instrumentalnie wykorzystana w budowie ideologii państwowej, łącznie z tym, że wysyłano buldożery do niszczenia wsi arabskich, żeby wykopać to, co pod spodem się znajdowało, bez żadnego uszanowania dla późniejszych warstw, ponieważ uznawano, że późniejsze nie mają znaczenia. W tej chwili wreszcie przyznało się jakby równoprawną wartość również znaleziskom z czasów pobiblijnych. One też stanowią część dziedzictwa kulturowego tego regionu. Druga rzecz to jest to nie tylko ideologicznie, jak jest archeologia wykorzystywana, ale po co i jakby w jakich kontekstach jest ta archeologia podejmowane jako argument. Ale my ją wykorzystujemy do dobrych rzeczy, żeby to miało więcej smaku, żeby ona tu się przysłużyła, żeby na jedzenie zasłużyła, bo ona lata załatwia firmy. To by potem przychodzi głodna i czeka na jakąś bułkę. No to ja coś tam zawsze mi bułka zostanie, ale ona naprawdę nie ma nic i po prostu nie pójdzie do jakiego urzędu tu w Warszawie. To ponieważ ludzie są niegościnni, może są i biedni, nie mają nic, nie są przygotowani, to ona przychodzi z gołym goła. Nawet była, proszę państwa, na policji, głównego szefa policji, bo ktoś mówi komendant policji, prawda? Głównego szefa, no bo tu biegał z nożem jakiś facet do takiej kryśki tu chodzi w bloku na siódme piętro, ona go kiedyś wpuszczała i teraz może nożem postraszyć, to wywiezienie
pochodzeni z Jerozolimy. Poczuła się zagrożona, Judei, na to więc u samego komendanta policji w Warszawie była, że jako Egipt, była biegła sądowa, to może ja wiem, może ochroniarza nie będzie miała, ale oni jeszcze go jakoś tak nie ujęli, bo ona podała imię, nazwisko, proszę państwa, nie na W, nie na A. Bardzo zróżnicowanych obszarów, gdzie się z gór pochodzi, no nie wiem dokładnie, skąd, nieważne. Bezpośrednio stykają i są bardzo odmienne. Ja mówię pan Lipski. Ale to dlatego, dzisiaj masz że archeologowie do sądu kiedyś sprawi, dumą, a teraz ponieważ Jan Maciej Witek już zmarł, praca ta polegała zostawił mieszkanie, w jednym ubiegamy się o to drugim, mieszkanie to znaczy, i w tym mieszkaniu tam, tylko dlatego mówi, jesteśmy. My tu czeka, nie weszliśmy gdzieś balkonem, drzwiami, na chama, na siłę, bo my to krytykujemy, że za wszelką cenę tu w Warszawie ten salce sonistyczny styl Warszawa, na hama, na siłę, za wszelką cenę, po łbach, po łebkach, mordy grą, leczą baranim głosem, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, pod metrem, pod Rotundą, na Marszałkowskiej, przy Marszałkowskiej, w całej Warszawie, że ta Warszawa jako ta 3-milionowa wiocha, z wiochy na wiochę, z Warszawy do Warszawy, z jakiejkolwiek innej wiochy, do Warszawy, do tej pory są ogromnie dyskutowane, między innymi Kirbat Kijafa, takie stanowisko na pograniczu Judei i Filistei, niewielka osada, miasteczko. Wszystko będzie ci udawało, może jakąś no i aktorkę, jedni mówią, a to jest miasto artystkę, judejskie, którym na pewno król, a niektórzy mówią, Dawid tutaj stacjonował, tu był Dawid. A inni mówią, takich miasteczek jest pełno, są podobne w Transjordanii, typowa w tej epoce umocniona osada. Co może gruba baba, co może podła gruba baba, bo my tutaj mówimy, ani stolicą żadnego podmiotu, a ponieważ nie ma tam dowodu na obecność Dawida, no to raczej tego takiego nie ma prawa jakiegoś psikusa, sugerować takich związków znaleźć z Biblią, bo one są właśnie naciągane. Prawda? Chcielibyśmy, a tutaj w Warszawie jest taki styl, dobrej woli, że jak ciebie nabiorą, a potem mówią, o, nabrałam frajerkę. Najbardziej racjonalne działanie. Frajera, to się trochę podkręca te interpretacje, to jest żeby sponsor, no nie zawsze jest specjalistą, chciał to sfinansować w przyszłości. To są obiecujące badania, bo tędy szedł król Salomon, albo bo tu znajduje się Arka Noego. Ale takie kopaliska, nie jeden sponsor się zdrowa linia, no, tak i się zgłosi, natomiast takie bardziej racjonalne, spokojne, które tutaj znajdziemy, pozostałości z epoki żelaza, jeden elementy przejściowe między epoką brązu, wpływy egipskie i tak dalej, no to brzmi to mniej, z Londynu, mniej atrakcyjnie, jedzenie, a czynałkowo z Anglii. Jedzenie, czyli proszę państwa, Anglia najmniej ma zanieczyszczenia, podobnie jak w Holandii. Można... I to w kanale Ela no Knorr, tak, wszystkie te rzeczy, pokazujemy, które są, proszę państwa, znane Ela Knorr na YouTube. Nie specjalistom, Ela one wzbudzają na YouTube, jakieś zainteresowanie. Zapraszamy. I oczywiście na jednym proszę poziomie nie można stawiać Archinoego, czy patriarchów, albo wyjścia z Egiptu, Euro, które są Barbie, Baby, częścią takich kończymy, bardzo legendarnej, można powiedzieć, mitycznej. Jeżeli zdefiniujemy sobie mit jako opowieść, której prawdziwość wierzą i wyznawcy, ale która nie ma z rzeczywistością wielkiego wspólnego, bo to wówczas mamy dużą grupę tego rodzaju opowieści biblijnych z Księgą Jonasza włącznie. Nikt nie wierzy w tej chwili w bycie połkniętym i wyplutym przez rybę. To jest literatura. Natomiast druga grupa rzeczywistości, powiedzmy, ale w tym samym budynku do Żydów mesjanistycznych mieści się komisariat i tam było zgłoszone zawiadomienie o przestępstwie. 400-450 złotych telefon, czy to Polski, wydarzenia, że, albo przynajmniej no, miejsca i to ludzie inny mógł być, istniały, to nie musiało tak, być to Polski. I tutaj przykładowo mówię, tak, przywłaszczy sobie telefon dziecku niepełnosprawnemu, 21 lat, ma na wydrował Abraham. Moim zdaniem policja powinna od razu zareagować. To jakby pytanie, proszę państwa, jak ten policjant zobaczył, że ja jestem z nim, szedł, no, że tu są świadkowie, ja byłam przy całym tym zeznaniu praktycznie, tablicę, jestem świadkiem, jak ten policjant się zorientował, Polski,
Ale to szybko, wiemy, że mówimy o rzeczywistości jeszcze słówko z tym moim Biblii, tej wiedzy czasem nam brakuje i stąd Michał, no, pomysł, żeby odwiedzać Ur Chaldejskie, z którego miał wyjść Abraham, nazywać, jest pomysłem mieszającym rzeczywistość i fikcję. Ten śledczy wezwał 112 997 policję. No mówią, jakoby chciał sprawę może schować pod dywan, umyć ręce jak Piłat. Widzicie państwo, dlatego by Jezusa zabili teraz w XXI wieku. To jest takie typowe, niczym ludzkie, jak działają salcesony. Tutaj, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacji. Jak działają chytre salcesony stołecznego miasta Warszawy. Filmy historyczne, no właśnie tak, fabularne, albo, świadków, albo jakieś takie wydarzenia, na komendzie, jakieś gdzieś pomiędzy Smokiem Wawelskim, Postrzyżynami, prawda, chrztem, na zadupiu, a wybijaniem zębów mesjanistycznych. Tam jest taka kaplica, kilka pokoi, no właśnie, w jakieś takie proste, mityczne wydarzenia, gdzie rok szkolny się zaczynał, o 18.30 na wprost po prawej przyszatni, po prawej życi mesjanistyczni, z taką treścią, ale... No ale rolą historyka współczesnego jest opowiadanie ludziom, również w czasami niezobowiązującej formie, i ta właśnie jest nie tylko pasły w tonu. No to więc, jeżeli robi się krzywdę jakiejś osobie niepełnosprawnej, ja cały czas wierzę, to policja powinna momentalnie zainterweniować. A on, ten śledczy, wezwał policję, która przyjechała z zewnątrz, a ta policja, która przychodzi, przyjeżdża z zewnątrz, to są tylko interwencje. Dotyczące, no to więc ona od razu powiedziała, proszę państwa, my tam nie pojedziemy na Iwicką 11, mieszkania 40, która jest, no bo jeżeli ten człowiek na chwilę wyjechał, to po pierwsze, w międzyczasie dowiedzieli się, że w serwisie jest telefon, bo ta świnia już zdążyła telefon oddać do serwisu, cudzy telefon przetransponować na swoje klimaty, na swój użytek. Jakie to jest podłe, jakie to jest bezczelne, jakie to jest chamskie i typowe oczywiście dla Warszawy. Dlaczego w Warszawie kultura nie mieszka? Dlaczego na przykład Wrocław jest europejską stolicą kultury? Dlaczego na przykład w Białymstoku nie ma Żydów? Dlaczego z Anglo-Ameryki Białystok, jak to w swojej poezji Anna Romanowicz mówi, pisze, że Żydzi przegonieni zostali do Łodzi, no i tam dalej. Bo tu Gomułka, jeszcze Wiesław zrobił więcej. Lotnisko na głowie Gomułki. Tylko u nas jest smacznie, u nas jest osocze smaku, u nas wszystko, co najlepsze. U nas wszystko, co najsmaczniejsze. Ela Knor, youtube.com zapraszamy. Ela Knor, youtube.com zapraszamy na smaczną żywność do Tesco Extra. Jak stąd pojedziecie z Saskiej 523, to jak wylądujecie przy ratuszu Bemowo, to macie 150 metrów do sklepu Tesco Extra. No niech będzie i 200 metrów, to jest blisko. Zapraszamy serdecznie, bo jeżeli chodzi o tramwaj warszawski, który, jak mówię, że skręca i po prostu jest fatalny, fatalna organizacja, no to nie są mormoni, to nie święci, to nie świadkowie, to nie prawosławni. Linia Mysia na 80% ateistyczna. Stąd taki skutek. No, Jezus powiedział, że jak dom rozdwojony, to się nie ostoi. Jak dom będzie rozdwojony, taki, który się dzieli od wewnątrz, to się nie ostoi, dlatego to się nie ostoi. I życzą i tu wszystkim w Polsce upadku rychłego, a szybkiego w radiu na Czerskiej 8/10 ci te nasze Żydki życzą tego, no co ja uważam, że niech będzie ta linia Mysia, niech będzie ta linia Mysia, bo jeżeli ludzie staną na swojej nodze, niech będzie i na jednej, bo druga obcięta. Tutaj dziecko z jedną krótką nóżką w internecie od wczoraj było reklamowane. No to nie będzie źle, to ludzie będą wiedzieć, na jakim gruncie stoją. Jeżeli wtedy przypadkowo przyjdzie się wam spotkać ze świadkami Jehowy, którzy pokażą wam Biblię, a tutaj o Biblii to znowuż w radiu TOK FM, tym żydowskim słówko, w kościele katolickim też słówko, no to dowiecie się, że i tak oni na jednej linii jadą, raz jedni są górą, raz drudzy są górą, a tamci odwrotnie.
ten wygrywa, ten przegrywa, ten tak jak w piosence, ten wygrywa, ten przegrywa, ten wygrywa, ten przegrywa, ten wygrywa. My, proszę Państwa, interesujemy się prawdą, a za prawdę ludzie prawdy oddawali życie, tacy jak Jan Hus. Tutaj u nas w kanale El Mercedes. El Mercedes, w kanale El Mercedes, Państwo macie bardzo dużo, jeżeli chodzi o konferencję zorganizowaną przez ambasadę czeską, tutaj w Instytucie PAN na Starówce, 31 numer, 3-4 dni konferencja, nawet z obiadem u Boruty, to nie, to Małga Kubiak miała u Boruty, ja tam śpiewałam w filmie po prawej, a u Mantojfla po lewej, obiad postawiła ambasada czeska. Oczywiście obiad obiadem, ale ile ciekawych rzeczy, proszę Państwa, mamy na temat spalonego Jana Husa, który na południe niepotrzebnie pojechał, bo zaczął, on nie wiedział, co czeka. No dać za dużo praw i możliwości linii mysiej, tutaj jak 11 listopada z kamieniami na policję, Huzia na Juzia, tak od wczoraj słyszę wrzaski w Warszawie. Oni się strasznie boją tych świadków Jehowy. Zapraszam. Tomasz Zieliński przyłapany na dopingu. Polski ciężarowiec został wykluczony ze składu olimpijskiej reprezentacji Polski na igrzyskach w Rio. Był jednym z faworytów do medali w kategorii do 94 kg. Próbki jego moczu przebadano zaraz po przyjeździe do Rio. Próbka A i próbka B wykazały niedozwolony środek w jego organizmie. Wielkopolska policja sprawdza, czy w trakcie przebudowy najważniejszego węzła komunikacyjnego w Poznaniu, ronda Kaponiera, doszło do nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody w wysokości około 11 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie wszczęto po zawiadomieniu NIK-u. Przebudowa skrzyżowania od 5 lat paraliżuje ruch komunikacyjny w mieście. Najwyższa Izba Kontroli po skontrolowaniu inwestycji poinformowała w marcu tego roku, że inwestycja była źle przygotowana i źle prowadzona. Dziś w Petersburgu spotkanie prezydentów Rosji i Turcji. Będą oni rozmawiać o poprawie relacji dwustronnych i wojnie w Syrii. Proces normalizacji stosunków między Moskwą a Ankarą trwa od ponad miesiąca. Znalazły się one w kryzysie po zestrzeleniu w listopadzie 2015 roku przez Turcję rosyjskiego bombowca Su-24 nad granicą turecko-rosyjską. Rosja wprowadziła wtedy sankcje handlowo-gospodarcze przeciwko Turcji. Do tego tematu wrócimy w informacjach w samo południe. Już teraz zapraszam. Pogoda. Dziś w całej Polsce chmury na przemian ze słońcem. Przelotnego deszczu spodziewajmy się w centrum, na Mazowszu, na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej Polsce. Burze i burze z gradem możliwe dziś w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Śląsku. Na termometrach zobaczymy na ogół od 20 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 22 we Wrocławiu i Łodzi, przez 23 w Warszawie, 25 w Krakowie, do 28 stopni w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.